Witajcie, bracia i siostrzyczki, tu Jaskiniowiec. Dzisiaj towarzyszy mi Sergij, mój dawny przyjaciel, oficer wojskowy, biznes partner i po prostu fajny gość. Znajdujemy się w Ukrainie. Odcinek będzie bardzo, bardzo nietypowy, bo pomimo przygody leśnej pokażę wam ruiny zamku w Trębowli. Wrzucę kilka zdjęć i kawałków wideo z przygotowania do Święt Bożego Narodzenia, czyli taki kawałeczek kultury i też lasu z Ukrainy. Zapraszam. Круто на велосипеде. Ну. Здесь слабо. А? Зазня, правда? Так, так. Дверь, оно пішло. Ну. Ти уявляєш, я навіть не знаю, як воно керові формувало. Такий вонвозик. Ну. І перпендикулярно. Ясно, мушу он тут спливати. Спливати по тачки. My dzisiaj nawigujemy przy pomocy tylko mapy i kompasa. Chcę wam pokazać, jak robactwo wyżera sosny. I już drzewo stoi martwe. I to każda sosna. Zobacz. Każda sosna. Wow, jakaś epidemia. Nie, są zdrowe tam po lewej. Sergij, tam je bereza, kiedy kury wezmę tam. Aż gniazdo jakieś porobione. A kukumyszka. No, no. Tutaj mamy kolejny punkt orientacyjny. Tutaj mamy taki potoczek. I musimy przejść ten potoczek, wyjść na górę i wziąć na południe do zamku. Czyli gdzieś na górę tutaj wejdziemy i troszeczkę w prawo. I to jest taka ciekawostka, kiedy przygotowuję się też do przygotowania dla was wideo, jak przygotować sobie mapę. Temat bardzo aktualny i zwłaszcza dlatego, że takich kart topograficznych za wiele nie jest i naprawdę nie jest łatwo ułożyć sensownie sobie szlak tam, gdzie nie ma za wiele takich punktów orientacyjnych, bo gdybyś chciał chodzić gdzieś tutaj, tędy, jeżeli to teren płaski, las płaski, naprawdę jest trudno, jeżeli nie ma jakiejś przesieki, jeżeli nie ma jakiegoś strumyczka, jeżeli nie ma wąwozów, nawigacja jest mega, mega trudna. Dlatego układając sobie taką ścieżkę, trzeba orientować się na jakieś tam polany, na jakieś wąwozy, wzgórza, cokolwiek. Idziemy teraz dalej, bo on Sergij już zasuwa pod górę. Muszę go dogonić. No, woda nawet czyściutka, zobaczcie. Woda nawet czyściutka.
Jakie ciekawskie drzewo. Całe w dziuplach. Nie. A mąż? Sosna, sosna, Sergiej, no. Rozloga, no. No rzeczywiście, bardzo jakieś taki dziwna sosna. Taka rozgałęziona. Rośnie jak dąb. Wąwóz z potoczkiem zostawiliśmy tam po prawej. Tutaj. I teraz bierzemy na południe. I gdzieś przed nami, tam gdzie te sosny wysokie dalej, nie świerk, tylko sosny, to tam powinien już być zamek. Przypominam, Ukraina Zachodnia, Podole, miasteczko Trębowle. Od północnej strony wchodzimy do zamku. To oczywiście już wybudowane za czasów, nie wiem, Związku lub Ukrainy, a ruiny zamku nawet dobrze zachowane. Zofii Chrzanowskiej i bohaterem obrony miasta Trębowli w 1675 roku. No widzicie, Ukraina czci też bohaterów polskiego pochodzenia i Polaków. Kaj w jednym, nie? Czy my sobie znajdziemy? Czyżby było zamknięte? Tutaj też wejście zakazane. Ścieżka turystyczna zigzagiem schodzi na dół. Dookoła. No nie, tutaj głowa nie wejdzie. Spróbujmy to tutaj się. O! Mamy wejście. Je w hitzerii. No. Nie dużo zручnej, ale... Całkiem niezbyt wygodnie, ale damy radę. Daj mi nie sobie, nie ma ci już no! Ale czekaj sobie, nie spieszę, bo tu dali. A nie, można, można. Ty budujesz czy nie? Ty chcesz mi tutaj zabudować? Podaj mi kamerę, proszę łaska.
Wow! Jaka panorama! Opłacało się, słuchajcie. Opłacało się. Patrzcie, jaka panorama. Kontrforsy i też nie wiem jak po polsku to się fachowo nazywa, w języku ukraińskim bijnica, czyli miejsce do prowadzenia boju. Gdyby była tam woda jakaś, to to miałoby sens. Tak, bardzo, bardzo ostrożnie. Ja nie zobaczę, ale może kamera coś tam wychwyci, a wtedy... Nie wiem, czy zobaczyliście tam coś, czy nie. Ja nie, chyba że na komputerze podczas edycji wideo coś zobaczę. No, może kirnyca. Так, тут є перехід. Ну, тут мусило бути з два позйоми. Zobaczcie, jak ułożona arka i klin. Tak, ułożone dwa kamienie i oparte na ten klin. Ile lat, ile setek lat to się trzyma. Tysiąc lat. Tak. A zobaczcie jeszcze, jaką ciekawostkę zauważyliśmy. Nie wiem, czy to dla smoły. Otwór, czy po prostu strzelać na dół. Wyobraźcie sobie, jak trudno było atakować taką twierdzę. Masakra. Ludzie ginęli. Nie wiadomo za co. Chodzi o napastników oczywiście. Jak nie próbowali. Jak mogły. To jest to solo świetne. Już wyszliśmy z terenu twierdzy i nawigujemy na nasz następny punkt. Musimy znaleźć wąwóz, chyba już go widać. Wąwóz jest świetny.
punktem orientacyjnym, mimo że widoków nie daje, ale jest wyraźnym punktem charakterystycznym terenu, stąd warto nawigować przez takie elementy. Pogoda dopisuje, świetnie pada. Czytałem w internecie, w Gdańsku tam też niby pada, no ale tutaj mróz jednak silniejszy. Stamtąd przyszliśmy i tutaj taka ciekawostka. Przed wąwozem leci taka droga jakaś stara. Zero śladów. A nam w tamtym kierunku. Zaraz wam tylko na chwilę pokażę. Ups, sekundka, ustawię kamerę. Jak i gdzie idziemy. Tutaj na mapie widzimy ten wąwóz. Tutaj. A tutaj jakaś przesieka, może jakiś karier, może kopalnia, nie wiem. Tak czy inaczej musimy przejść na drugą stronę tego wąwozu i trzymając się jego takiej prawego zbocza iść, a nawigujemy od tego punktu, od tego skrzyżowania. Wliczyliśmy sobie 340 stopni. No, a na tej mapie to wygląda tak, tylko że tutaj poszliśmy nie tak, a w ten sposób i tak, tutaj będziemy nawigować. No i teraz te 340 stopni. W tamtym kierunku. No i na to wygląda, bo widać, że wąwóz właśnie tam skręca w prawo, nie idzie w tej linii jak tutaj, tylko skręca w prawo. No i to też fajny punkt odniesienia. Więc schodzimy na dół, troszeczkę przejdziemy się wąwozem i będziemy wychodzić jego prawą stroną. A tam rzeka może jakaś. Żeby nam nie trzeba było jeszcze kajaka jakiegoś budować. Сергій, щоб нам зараз не довелось будувати каяка якогось, річку форсувати. Не знаю. А дві які різкі спуски, це просто диво. Клас, ні? Давай, нарти! Ну. Ну там что? На подъёме, а потом перейти. Давай, конечно, вполне. А як мені дослідно йти ці буковелі, ми перші їздики там на ті буковелі, реально. Ні, там від 2002-й рік, 3-й. О, що до дороги? Я мені тобі давали один маршрут. Пам'ятаєш, як ти зварився в лижі, ми вже шукали півдня. Ну, пам'ятаєш, та чи ні? Ой, Сергій, що там тільки не? Камера засвітила, так зняла цей момент. I tutaj właśnie mamy to rozgałęzienie wąwozu, które wyraźnie było widać na mapie. To linia prosta i część poszła w lewo, a my idziemy w prawo. Dziwię się, że nie ma tutaj
jakieś rzeki, potoku, może kiedyś było. Schnęło. A zaraz ryj sprawdzi, czy jest tam woda. A nu skacz. Tutaj wyraźnie widać, że strumyczek jakiś przynajmniej wiosną przypływ. No. Głęba już nie jest nawet taka mokra. Nie. Musimy teraz znaleźć takie bardziej łagodne wejście w prawo. No ale teren bardzo ciekawy. Można nogi połamać. Wyobraźno sobie na nogę. Nie ma wody. O, to może tu podmo, nie? Ale wygląda jednak, że czasem woda tutaj jest. Widać wyraźniej. Chyba, że głębiej. A nie, tak. Tak. Jest, tam dalej. Nawet nie zamarznięty. Tutaj gdzieś może poszło głębiej pod ziemię. Co mnie, słuchajcie, tutaj zaskakuje, że prawie nie ma śladów zwierząt. Czy wszystko wybite i wyżarte, czy co? Warunki ekologiczne powinny być ok. Słuchajcie, tutaj taki kawałek lasu. Naprawdę duży. Więc powinno być zwierzyny pełno. No i dotarliśmy do kolejnego punktu charakterystycznego. Teraz zobaczymy, co to takiego w lesie. Wydaje mi się, że brali stąd piasek lub jakiś żwir. Lub kamień. No. My go jak powinni być sprawa? Zliwa. A na mapie już go pokazuję. To też stoi. A na mapie to u nas było tutaj. Takimi cegiełkami. A na tej, tutaj. I teraz wracamy do wąwozu i tym wąwozem zasuwamy jeszcze tak z około kilometra. Tak na oko. Kopalnię piasku zostawiliśmy tam i teraz schodzimy z powrotem do wąwozu i tym wąwozem lub którymś z jego brzegów będziemy iść w tamtym kierunku w prawo, aż do momentu, kiedy ten wąwóz się skończy.
taki jest plan. Też gdzieś tam pod koniec tego wąwozu będziemy szukać miejsce na obóz. Będziemy tam palić ognisko i przygotujemy sobie obiadek. No ale jego zapach realnie drewniany. No. Te, co było, to jak вот. Зараз Славко мене заставить брати трубочки дерев'яну і тярти мільйон раз, поки вогонь добувати. Бо сірників нема. О, ювелірна робота, я не скажу. Це вже майже не цей, а виробництво. Березові сірі. Це нам досить вже багато маємо. Далі подążamy тим вонвозом. Зробив się on tutaj wyraźniej takiej bardziej płytki. No i jeszcze kawałeczek przejdziemy. Znajdziemy fajne miejsce i palimy ognisko, gotujemy obiadek. A potoczek nam leci tędy. Lub nie leci, tylko leciał. Kiedyś być może. Tutaj kamerę zapuszczałem na pochód miejsca. A może tutaj? Ławeczka. Arka. No, czy się nie złamie? Nie. No i tutaj chyba się zatrzymamy. Wiatr z tamtej strony wieje, więc tarp rozłożymy w tym kierunku. No a tutaj będziemy palić ognisko. Ławeczka jest. Widok fajny. No to jesteśmy. Do roboty. Gdzie ta smoliana ta wód? Tam no, tutaj patyczok? Nie. To, że drugą stroną ją można. Bo ono dosyć twarde powinno być. Щоб не тупити ножа. А він що, і цю сторону має трохи завод? Ні, тут просто 90 градусів. Mm-hmm. А в тебе там червоний цей сікач такий, це що таке? Це пилка складна. Ага. Понюхай. Там воно взагалі, я ще нюхаю, як ти приніс.
обалдел. Думаю, який вогонь. Його зараз ставити і нюхати. А їсти хочеш, ти взяв, облизав. Тепер йдемо туди, га? Візьми кілька таких от, будь ласка. Великі? Ну, ну такі середні. Так, і тепер дивись, беремо ми кресало. Воно має щетку окислене таке нагорі в себе. Тільки про кресало ти мені не казав. Показував? Ти просто тоді гостями був зайнятий. Ну, може. Власне. Спочатку накрешити трошки того металу. О, ну вже хочу зайнятися. Ти навіть ще імпульсивно не робиш, а вже іскрить. І все, і тепер дві методи є. Або це впираєш в цей і січеш, або навпаки в повітрі отако. Захватить сходи. О, пішла струя. Що ти? Та не було Славка в ті часи, коли там крутили деревце до дерева. Ми що, кору спалюємо всю? Диви, як на тебе швидко горить, не молодець, сосна. Тільки те, що вона копить. М'ясо на ній не жарили би. Та воно прогорить спочатку, а потім. Плавно починаємо розсвітлювати. Воно туди не піде, воно має нас туди. Вон вже пішло. І головне там головне. Дивися. Наша перемога. Мой верний помічник з Юлії вже зачина набирати рдзи, але надаль швітньо півує, довго трима остре. Дуже файна піва, горонце полецам. Тільки могла бути трошечки довша. Нам з тобою треба, я не знаю, то точно якийсь тиждень, конкретно, що ми з тобою на тиждень пішли. Ну. Може і так. Ти, Славик, цікаві місця знайти такі, знаєш, щоб мати пару днів. Ну, тиждень, не тиждень, а 3-4 дня. Я би з задоволенням пройшов, все одно не вимагає, ти знаєш що. Але в пам'яті залишиться. А на коляції, чи то на обіду коляції, у нас будуть ziemniaczki pieczone w folii aluminiowej z czosnkiem. O, przepraszam, takie. Z boczkiem i z kiełbaską z dziczyzny. Kurczę. I do tego będą też pomidorki kieszone. Więc my ziemniaczki pokroimy na słomkę. Ups. Wymieszamy to z kiełbaską i boczkiem. Tam musiałem wcisnąć, już pokroiłem częściowo. Wymieszamy to, włożymy do folii aluminiowej. No i do żaru. Kroję w słomkę tylko i wyłącznie dlatego, żeby skrócić czas gotowania czy pieczenia. Robi się ciemno. Mamy tylko jedną latarkę. A do auta jeszcze kawał drogi.
więc musimy iść na taki sposób, na skróty. No ale kto śledzi mój kanał, ten wie, że ja tam z kuchnią za bardzo się nie gimnastykuję. Ja wolę dania proste i dostępne. Kiełbaska z dzika i sarny. No. Trzeba potichęku rzeczy. Та є ліхтарик нормальний, собі конкретний. Нема що переживати. По компасу теж? Так. А зрештою, то що ж ви пробували? Ну, зайти кожен дурак може, ти вийти попробуй. Що таке вогонь, знаєш, підсушилося, підігрілося, приготувалося. Баба ще перекидати, 14.47. Я вже перекидав два рази. 27 хвилин вже до півгодини можна, да? А ну то попробуй одно якось відкрити. А то вже то і часу нема вже більше йти. Ну і та ніч. Смачного. Дякую. Добре. Супер. А ти бачиш, почала підгорати? Угу. Ще би хвилин 5. Ну, вчасно витягнули. Не мали би що вже. Помідорик кишений. Щоб не застубало. Я візьму. А це велика помідора, його не любимо. Я сніг пішов. Угу. Байка вода. Звінкшив ще вітер. Звінкшив ще сніг. Ми за хвилю, як скінчимо з'їсти, ще нап'ємо ще гербатки зі швірку. Ну і складаємо то все і йдемо додому. Маємо одну лятарку чолову. Маємо одну таке світелко
od powerbanku, znaczy przymocowany do powerbanku. Takie coś. I mamy komputer. I mamy komórki. No i będziemy sobie radzić. Zapach, jaki aromat. Ty piluchaj sobie. Ty, ja tobie kupiłem. To balny wariant. Tak, a no będzie jeszcze troszkę tej nowoju. Ciekaw jestem, czy jest chociaż coś, uwaga, czy jest chociaż coś, kamera wychwyci, idę w prawo, w tej ciemności. Staramy się zaoszczędzać baterie. Kierunek mamy niemalże południowy. Wracamy maksymalnie w linii prostej. Tak, żeby było ciekawie wam, żeby chociaż coś zobaczyliście, to odpalę. Zaraz. Raz. Dwa. O, odpalę na maksa. I zasuwamy na południe. Tak, słuchajcie, sypie śnieg. Ale pięknie jest, naprawdę pięknie. Serhii już się nie cieszy, że poszedł ze mną. Myślę sobie, że siedziałbym teraz przy kominku. Kurczę, to mam dobrego kolegę. Dobry kolega, wyciągnął. Idealno zrobił, żeby na noc. Zostać w lesie. Wszystkim ciekawe to na noc. Wszystkie ciekawe rzeczy dzieją się w nocy. Tak jest. Zasuwamy, słuchajcie, przez jakiś wiatrołam. Dzicz. Leśna dzicz. I takie rzeczy właśnie ja kocham najbardziej. Kiedy jesteś sam na sam z naturą, chociaż teraz sam na sam nie jestem, Serhii wspiera. Śpiewamy starych kozackich pieśni. Jest wesoło. Ale przygoda naprawdę bardzo, bardzo fajna. Nie wypuszczam z rąk kompasu. Taką mamy pogodę. Taki mamy śnieg. Idziemy leśną drogą i bliskość cywilizacji zwiastują nam psy szczekające. Nadal ciśniemy na południe. Na południe. A pogoda, jak widzicie sami, dopisuje. Przygoda? Pogoda dopisuje. Jakiej pogody?
Мишки, полкоти листа, мишки, народи листа.